Hurricane Z Divizionul 606. Tu e Santa Maria, state? Tu e piramida? A tu e sekiš buk, šmierčica, čo sa všetkého. Ja mám takový srobný. Co to je? Sanubis. Všeli? Taký buk, je tam všetko. Neviem, či tente povinni sme ísť. Bandne do życia. To jest jeden z dziewięciu, serio. No to przeczytaj sobie. Ten poseł Budzy jest kopią, tak jeden z dziewięciu. Jaki wiek to było? Dziewięć razy. No dziewięć razy większe, no to leje tak. No ale no to dziewięć razy taki? Leonek! No, to będzie... To on dla niej jest taki jak nasz dom. Już nie będzie, bo go nie ma. Oj tak. No. A. Talibowie wysadzili go w powietrze, strzelali do niego z RPG i podłożyli ładunki do tego. Aha. Barbarzyńcy są. Ale czemu go zabili? Co? No są pojebani. No są porobani. Nie, w Afganistanie. A to nie ważne. Nie, na Florydzie. To czemu go zabili? Nie zabili, zniszczyli. To był zabytek klasy światowej, tak wpisany na listę zabytków światowych. Oni po prostu go wysadzili. Ale to był żywy człowiek? Posąg wysadzili w powietrze. Mogli się na przykład zarabiać. I strzelaj serbek je do posąga? Ale nie zarabiałem na to. Ale mogliby na przykład na tym zarobić. Dużo. Otworzyli by hotel. Mam jedno pytanie. Czemu mieliby wysadzać niewinny posąg? No nie wiem. Bo lubią. Bo lubią, a co? A czemu by nie? No dobra. No chodźmy. Idziemy po kolejne książka Divizione 303. A najpierw moja książka. Wojtek ci dał swoją. Swoją, rozumiem. No, tyle, że z Hurricane'ą. Dla siebie. Proponuję wam przyjść do, no w sumie przejechać do Poznania i do muzeum Arkadego Fidlera. Arkadego Fidlera, muzeum Arkadego Fidlera i to jest wystawa Divizionu 303. No cóż, ja się z wami żegnam. Elo, do usłyszenia, no i jeszcze dzisiaj się chyba odezwę.